Tak, to już krótko po meczu z trenerem wymieniliśmy zadania. Myślę, że będziemy bardzo szanowali ten punkt. Myślę, że byłoby niesprawiedliwe, gdyby dzisiaj to spotkanie wygrał Znicz, czy wygrała Wisła, dlatego szanujemy ten punkt. Musimy tych punktów szukać gdzieś indziej, teraz u siebie. My z Elblągiem musimy się jak najszybciej zregenerować i przygotować do meczu z Olimpią. Dziękuję. Dzień dobry, witam. Trzeba, tak jak trener powiedział, uszanować zawsze punkt, bo mieliśmy ostatnio niestety kubeł zimne wody, jeśli chodzi o ostatnią kolejkę, przedostatnią kolejkę i wiem, że po meczu można było sobie powiedzieć, że trzeba ten punkt tak samo uszanować, ale mówię, musieliśmy zagrać o więcej. Natomiast dzisiaj tak powiem tak, już nie patrząc na wynik, tylko troszeczkę głową w mur, zwłaszcza w pierwszej połowie chcieliśmy się napędzać, chcieliśmy stwarzać sytuację, natomiast no, Znicz wyszedł z kontrą, ładne uderzenie i gdzieś chwilę to nam jakby utrudniło plan na ten mecz, ale myślę, że niektórzy zawodnicy stanęli na wysokości zadania, dążyli do stwarzania sytuacji. Może wybory nie były najlepsze, natomiast mówię, no, punkt jest dopisany, wiem, że mówię, że ma ambicje, mam większe jako zespół, ale mówię, no, ta liga widać, że oprócz tego, że zawodnicy wracają, niektórzy po kontuzjach, to niektórzy też z kontuzjami niestety nam wypadają i mówię, no, nie wszystko się skleja tak, jakbym jako oczywiście trener chciał, ale mówię, to jest życie i mówię, wiemy, że ten czas jest niestety, ale nam troszeczkę dłużej potrzebny. Także dziękuję oczywiście swoim zawodnikom, bo mówię, zdrowia zostawili dużo, ale mówię, te wybory w niektórych momentach, pewnie trzeba będzie na pewno poprawić, ale to mówię, jakby mamy czas na kilka dni do następnego spotkania. Także dziękuję.